Cześć wszystkim. Poczytamy sobie dzisiaj Wasze komentarze z wyniku na temat rozdania. Uważam, że są bardzo wartościowe i szkoda je zostawić bez komentarza, bez uwag. Nie wiem, jak to wyjdzie. Chciałabym to zrobić bez większych cięć, ale dawno nie nagrywałam i wydaje mi się, że wyszłam z sprawy i bardzo długo zabierałam się za to, żeby to nagrać. Ale bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Komentarze podzieliłam na kilka kategorii. Niektóre się powtarzają, komentarze w danej kategorii. Wybrałam sobie niektóre, po prostu luźno sobie porozmawiamy na ich temat. Głównym wstrzymywaczem jest chyba brak czasu, który nie pozwala mi na przykład na robienie własnego humusu, pas do chleba czy innych rzeczy, które mogę zrobić w domu sama i powstrzymać się od kupienia plastikowego opakowania, które będzie stało w lodówce 3 dni i trafi do śmieci. Wstrzymuje mnie również po prostu wygoda, szczerze prawie nikt z nas nie był wychowany w duchu zero waste i wejście w ten tryb życia wymaga zrezygnowania z pewnych dotychczasowych udogodnień. Jednak oto... W tym chodzi, aby wyjść ze swojej strefy komfortu i zrobić coś dla ogółu, dla ziemi. Stawiam małe kroki. I o to właśnie chodzi. Po pierwsze, nie ma nic złego w stosowaniu tak zwanych półśrodków. Nie musimy od razu robić naszego humusu tutaj przytoczonego od zera. Na przykład ostatnio widziałam w Lidlu gotową pastę tahini, która nie była w zabójczej cenie. W Lidlu można również, na przykład, kupić ciecierzycę w słoiku i takie pośrodki, że mamy w zapasie gotową ciecierzycę ugotowaną, której nie trzeba wcześniej namaczać przez 12 godzin, a potem ją gotować przez półtorej godziny. mamy naszą pastę tahini, mieszamy obie rzeczy, doprawiamy i mamy gotowy hummus. Ale można jeszcze iść dalej, czyli na przykład nie musimy kupować tych gotowych półproduktów, możemy po prostu kupić gotowe pasty warzywne w słoikach i tutaj naprawdę nie ma nic złego. Szkło moim zdaniem jest bardzo dobrym materiałem no w ogóle nieporównywalnie lepszym niż plastik e, głównie dlatego że możemy je przetwarzać w nieskończoność e, w przeciwieństwie do plastiku który można przetwarzać góra 2-3 razy bo łańcuchy polimerowe e, łańcuchy po prostu polimerowe z których składa się plastik e, zużywają się i po dwóch trzech razach po prostu nie można już go dalej przerobić wiem że tutaj e, można wspomnieć o Martynie Wojciechowskiej i jej wywodzie na temat tego, że przecież szkło się bardzo ciężko przewozi, ale ogólnie moim zdaniem, podsumowując plusy i minusy, jednak szkło jest tutaj dużo, dużo lepszym rozwiązaniem i wkleję Wam w opis linka, który w sumie dzisiaj na świeżo znalazłam, jest to artykuł, Podsumowujący gęstość odżywczą past warzywnych, które występują w sklepach i gęstość odżywcza to znaczy, że dana pasta jest bardziej odżywcza, ma więcej składników odżywczych niż druga, do której jest porównana i naprawdę jeszcze pamiętam z dwa lata temu był bardzo mały wybór past warzywnych gotowych w słoiku, teraz można je znaleźć praktycznie na każdym kroku, w każdym dyskoncie, można, pasty warzywne można kupić nawet w Rosmanie. Więc naprawdę nie ma nic złego w kupowaniu gotowych rzeczy, które są opakowane w sposób bardziej ekologiczny, czyli na przykład w szkło. Natomiast nawiązując do drugiej części wypowiedzi, jeżeli chodzi o wygodę, to moim zdaniem wygoda jest często mylona po prostu ze zmianą nawyków. I tak samo brak czasu jest często mylony ze zmianą nawyków, bo wiadomo, jeżeli wchodzimy w coś i zaczynamy coś, to na początku musimy poświęcić temu więcej czasu. Ale wówczas stary nawyk zmieniamy na nowy nawyk i po prostu wchodzi nam to w krew. I nie wiem, czy tak macie, ale ja często mam tak, że jeżeli mm, siedzi mi coś na żołądku, bardzo dużo myślę o czymś, najczęściej o jakimś problemie, o, o tym, że muszę coś zrobić, to te myśli jakby pochłaniają mi całą energię i wydaje mi się, że zrobienie tego zajmie nie wiadomo jak długo czasu, a tak naprawdę to te myśli o tym zawierają mi e, najwięcej czasu i tę rzecz po prostu trzeba zrobić i ostatecznie okazuje się, że nie jest tak źle, jakby mogło się wydawać. Także po pierwsze trzeba zmienić myślenie. Po drugie, po prostu działać. Nie myśleć, nie analizować, po prostu działać. I tutaj też wkleję wam linka do bardzo ciekawej książki, którą czytałam już parę lat temu. Oczywiście nie pamiętam, nie, potrafi, nie będę potrafiła jej stracić dokładnie, ale książka nazywa się Siła Nawyku i opowiada o tym, jak. Jed... Jak w naukowy sposób. Oczywiście jak jeden nawyk zmienić w inny nawyk. To nie jest tak, że możemy z czegoś zrezygnować i po prostu tak jest. No pewnie niektórzy tak mają, ale chodzi o to, że nawyk najłatwiej zmienić tak, że jeden nawyk zastąpimy drugim nawykiem. Także jeżeli ktoś jest ciekawy i chce poczytać o nawykach, link do książki będzie w opisie. Najtrudniejszy jest chyba problem klasowości przy Zero Waste. Nie każdy może sobie pozwolić na zamówienie zestawu worków bielaryzowych, mając na wyciągnięcie ręki darmowe foliówki. Nie każdy może kupić szampon i odżywkę w kostce, nawet jeżeli obieca mu się lepszą wydajność i skład, który nie wyrządzi szkody. Ceny są niejednokrotnie wyższe, bycie less waste zajmuje więcej czasu, wymusza na nas lepsze zorientowanie. I teraz może zacznijmy od końca. Fakt. Zero Waste wymusza na nas lepsze zorientowanie, bo po prostu wiemy i ważna jest świadomość, ale o tym będzie później. Moim zdaniem nie trzeba kupować tych wszystkich gadżetów. Ważna tutaj jest świadomość i chęć zmiany. Ja na początku przez dobre kilka miesięcy używałam po prostu darmowych siatek materiałowych, które rozdawane są na przykład na konferencjach. Taką siatkę można na przykład też wyczaić za darmo. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę to, torby bumerangi często w takich sklepach Zero Waste, w jakichś lokalnych sklepach, w których właściciele mają pewną świadomość, możecie podzielić się nadmiarem toreb materiałowych, bądź wziąć sobie torbę materiałową, jeżeli nie macie takowej. Więc no tutaj bym polemizowała z tym, czy musimy kupować od razu worki z firanki. Ważne jest, żeby użyć na przykład tego, co mamy. I tutaj taki przykład z książki Zero Waste Home. Bea Johnson mówi o tym, że na przykład można użyć starych poszewek na poduszki zamiast tych worków firankowych. Ja tak też robiłam, o ile pamiętam, kupiłam sobie po prostu Potem, jak już stwierdziłam, że chcę mieć jakieś mniejsze worki, e, kupiłam sobie małe poszewki w lumpeksie, wybrałam je. E, no i wszystko grało. Jakby nie, nie musicie kupować dedykowanych rzeczy do zero waste, żeby być less waste albo żeby być zero waste. No i tutaj oczywiście można iść w drugą stronę. E, można kupić na przykład butelkę Retap, Retap, Retap chyba za. 60 zł, ale można równie dobrze kupić e, jakiś sok bądź kawę cold brew z żabki w szklanej butelce za 7 zł i po prostu wykorzystywać tę butelkę ponownie, bo ta e, butelka ma zakrętkę. Naprawdę nie, można nie wydać praktycznie nic, a można wydać bardzo dużo kupując filmowe rzeczy. Ja oczywiście Potrafię docenić design tych butelek, no bo one po prostu cieszą oko i bardzo ładnie wyglądają, ale ja sama właśnie używam, jeżeli chodzi o szkło, to używam wielokrotnie butelki po Cold Brew z biedronki, po kawie Cold Brew. Ma według mnie idealną pojemność. I. Używam też, jeżeli chodzi o inny materiał, stalowych bidonów z Lidla, które były kupione za 5 zł w promocji. Także można wydać 60 zł na butelkę, można wydać 5 zł na butelkę i mieć jeszcze z tego sok. I tutaj fakt, jest wiele rozwiązań Zero Waste, które można zainwestować, na przykład w woskowiki, ale ja na przykład nie mam ich do dzisiaj i jakoś sobie radzę, ale są rozwiązania, które... Wprost przeciwnie, oszczędzają pieniądze. Na przykład na jednym z filmów pokazywałam szmatki kuchenne wielorazowego użytku, które były zrobione ze starego prześcieradła, nawet ich nie oprzewałam. Szmatki nie kosztowały mnie nic, kompletnie nic, bo zrobiłam je ze starego prześcieradła i no w sumie zaoszczędziłam dzięki temu kupę kasy. W ogóle chyba muszę zrobić yy, kiedyś. Jakiś film na temat tego, jak być Zero Waste za 0 złotych, albo nawet jak zaoszczędzić na Zero Waste. Także bądźcie czujni. Dla mnie najtrudniejsze w tym jest chyba odosobnienie. Bo co z tego, że ja zrezygnuję z foliówki, czy ograniczę mięso, bo mam na uwadze nasze środowisko. Jak widzę, jak reszta ludzi bez trosko na każdego pojedynczego banana bierze osobny woreczek. Na konferencji trzy razy zmienia kubeczki jednorazowe. I jeszcze drugi komentarz na ten temat. Fragment właściwie. Bo w końcu jaki ja mam wpływ na duże koncerny czy przemysł będące głównymi źródłami śmieci? I co z tego, że nie kupuję w plastiku, skoro moi sąsiedzi w nim toną? Muszę w sobie wtedy przypominać, o co tak naprawdę chodzi w zero waste. Nie potrzebujemy jednej osoby, która będzie żyła w duchu zero waste, ale tysiące, które będą się starać. I ostatnie zdanie jest najlepszym podsumowaniem, ale najnowsze badania naukowe, do których link będzie na dole, pokazują, że nie trzeba wcale 51% przekonać 51% społeczeństwa, żeby całość zmieniła myślenie. No i nowsze badania pokazują, że wystarczy 25% zaangażowanych osób w ogóle i jeżeli zbierze się grupa 25%, -25 osób, która ma, która ma inne poglądy i jest zaangażowana w przekazanie tych poglądów reszcie, to zmieni ona zachowania behawioralne grupy. I tu nieważne, czy mamy grupę 10 osób, 10 tysięcy osób, czy miliona osób, za każdym razem ym, wystarczyło 25, przekonać 25%, żeby uzyskać efekt domina. Więc to jest udowodnione naukowo, że wcale nie musi być nas nie wiadomo jak dużo, żeby zmienić zachowanie ogółu. I o ile jakby w Zero Waste nie mam naocznego przykładu, który mogłabym pokazać, to mam taki przykład, w, jeżeli chodzi o dietę roślinną. Yy, bo naprawdę istnieje takie prawo, że kupujesz, równo się głosujesz, popyt rodzi podaż i inne nudy z podstaw przedsiębiorczości. Jeżeli chodzi o dietę roślinną, jak wynika z przeprowadzonych badań, i do tego też będzie link w opisie, badań przeprowadzonych przez organizację zajmującą się ochroną praw zwierząt od 2007 roku, co roku na całym świecie jest zabijanych o 500 milionów miejsc zwierząt w porównaniu do poprzednich lat. I to tylko dlatego, że wzrosła świadomość w społeczeństwie na temat yy, ograniczenia mięsa, na temat yy, tego, co mięso ze sobą niesie. I to są realne, bardzo duże liczby, pomimo tego, że w różnych statystykach. Yy, jeżeli chodzi o procent osób na diecie wegańskiej, to jest to zwykle mniej niż 1%, o ile dobrze pamiętam, o ile ostatnio czytałam. Jeżeli chodzi o wegetarianizm, jest to maks 10%, z tego co pamiętam. Więc tak naprawdę ja sobie to powtarzam, i to jest już namacalny dowód, jeżeli chodzi o dietę roślinną, że kupujesz, równa się głosujesz. Więc myślę, że za kilka lat tak samo też będzie zero waste. Tak naprawdę to już się dzieje, przecież od 2021 roku wchodzą przepisy dotyczące plastiku w całej Unii Europejskiej. Więc no, też mam gorsze chwile, też sobie myślę, co zmieni to, co robię. Ale wtedy przypominam sobie o 25% i o 500 milionach zwierząt corocznie które przeżyją dzięki temu, że świadomość wzrasta. A tak naprawdę wegan i wegetarian jest bardzo mało. Także pamiętajcie o tym i w chwilach kryzysu przypominajcie sobie o tym. Najtrudniejsze dla mnie w życiu zero waste jest znalezienie konkretnie w moim miejscu miejsca, w którym mogłabym kupować makarony, kasze, rośliny strączkowe, orzechy. Poza tymi popularnymi w Polsce, i tak zwane Superfoods, totalnie bez opakowania. Niestety są to produkty, które właściwie wyłącznie dostępne są w plastiku. Wiem, że w niektórych miastach istnieją sklepy, gdzie wszystko można kupić w duchu Zero Waste. Byłoby super, gdyby pojawiło się ich jeszcze więcej. I teraz tak, sklep niekoniecznie musi mieć etykietę Zero Waste, żeby yy, sprzedawcy sprzedawali w nim rzeczy na wagę. I pamiętam z poprzedniego mojego miejsca zamieszkania, był sobie naprawdę taki malutki warzywniak, niepozorny, taki jak z lat 90. I można tam było kupić między m.in. Sezam, sezam na wagę. Także polecam się rozejrzeć, przejście po warzywniakach, przejście yy, na lokalny rynek. Na pewno, na pewno, na pewno znajdziesz coś na wagę. Już teraz w mniejszych miastach to, no są również dyskonty. I na pewno w takich dyskontach jak Carrefour, Piotr i Paweł, w takich supermarketach jak Carrefour, Piotr i Paweł, Lidl, Osho, można już kupić coś luzem na tak zwanych bazarkach. Są to na pewno orzechy, kasze, poszą jest bardzo duży wybór, ale pewnie jeżeli mieszkasz w mniejszym mieście, to nie ma Oszą. No i trzeci sposób, jeżeli nie, masz, nie możesz skorzystać z dwóch powyższych, ja bardzo polecam zakupy online. I na przykład jest na moim kanale film o um, stronie internetowej Pliczko, um, która sprzedaje um, produkty spożywcze na wagę w papierowych opakowaniach. Jest jeszcze drugi sklep, nazywa się Badapak. Linki będą w opisie. Sklep nazywa się Badapak i... Um, nie można tam kupić rzeczy w papierowych yy, torebkach, można tam kupić rzeczy w workach strunowych, ale możesz tam znaleźć różne superfoodsy o większych pojemnościach i kupując superfoods z większej pojemności jakby mamy mniej plastiku niż kupując 2, 3 albo cztery małe opakowania, a te worki strunowe są na tyle mocne, że można je wykorzystać ponownie. Ja na przykład mm, mroziłam w nich Strączki. Ugotowałam sobie po prostu więcej strączków i pomroziłam sobie je na porcję albo można w nich mrozić wpinak albo inne rzeczy, które się szybko psują, szczególnie teraz, latem, gdy jest tak gorąco. Także polecam się rozejrzeć, powchodzić, popytać. Jest sklep niekoniecznie musi mieć etykietę, etykietę zero waste, żeby sprzedawać produkty na wagę. No i zawsze zostaje internet. Najtrudniejsze w życiu Zero Waste jest kochanie ludzi, którzy absolutnie Zero Waste nie są. Trudno jest iść na festyn w okolicy, w której się wychowała i mówić, że bardzo mi się podoba i że cieszę się, że się spotkaliśmy. Ale może następnym razem warto byłoby zrobić segregowane kosze na odpady, a napoje z trębowych kubków też dobrze smakują. Trudno jest iść na grilla do kuzyna, którego kocha się jak słońce na niebie, i mówić, że wszystko mi smakuje i że cieszę się, że tu jestem. A może jednak dziś zjemy na normalnych naczyniach, bo na plastiku to tak dobrze nie smakuje. A najtrudniej na świecie jest tłumaczyć mamie, cioci, babci, że ta pyszna zupa na pewno mi się nie wyleje, nawet jeśli nie włoży się w słoika, w dwa woreczki i nie wsadzi do siatki. Ale warto, bo jeszcze ten świat uratujemy. Moim zdaniem, nie zawsze warto mówić e, takie rzeczy po fakcie, bo może to być źle odebrana. Przecież nie chodzi nam o to, że nam się nie podobało, tylko chodzi nam o te cholerne plastikowe kubki. E, I warto robić coś takiego, żeby wyjść z inicjatywą przed czasem. Czyli jeżeli ktoś zaprasza ci na grilla, a wiesz, że możesz tam się spodziewać e, plastiku. To może warto wyjść z inicjatywą i zaproponować na przykład, że kupisz kubki, kupisz talerzyki. Jakby nie mówię o tym, że ty masz organizować tego grilla, bo nie o to w tym chodzi, ale po prostu chodzi o to, żeby pokazać inną możliwą drogę, że to też jest fajne. Na pewno, jak przyniesiesz takie. Tależyki z otrębów zainteresują one ludzi, i przy okazji możesz opowiedzieć trochę o ograniczeniu odpadów. O tym, że taki plastik, plastik talerzykowy, plastik, z którego zrobione są talerzyki z grilla, raczej nie nadaje się do recyklingu, bo jest bardzo marnej jakości. I no, zjemy sobie na nim tę kiełbaskę i on będzie przez kolejne minimum 400 lat rozkładał się na wysypisku śmieci przy dobrych wiatrach. No myślę, że ludzie po prostu nie wiedzą i że warto zrobić coś, dać coś od siebie. I teraz ja chciałabym Wam polecić. Sama jeszcze nie czytałam, ale natknęłam się ostatnio na ciekawą książkę. Jest o diecie roślinnej, ale myślę, że rzeczy w niej zawarte można też przełożyć na North Zero Waste. Książka nazywa się Ponad przekonaniami. Weganie, wegetarianie i mięsożercy przy jednym stole. Melanie Joy, ceniona specjalistka od relacji międzyludzkich i psychologii jedzenia, dostarcza praktycznych porad, dzięki którym poznacie zasadę budowania zdrowych relacji, Dowiecie się jak skutecznie rozmawiać nawet na najtrudniejsze tematy. Zrozumiecie w jaki sposób wybór diety wpływa na Was i innych. To idealna książka dla tych, którzy chcą zadbać o swoje relacje i dla tych, którym trudno przeskoczyć różnice światopoglądowe. I czytałam opis i mają tam być praktyczne rady yy, z punktu widzenia psychologii, jak po prostu rozmawiać o trudnych rzeczach, o naszych przekonaniach na dwóch frontach, jeżeli one są zupełnie różne. Bardzo chciałabym ją przeczytać. Wydaje mi się, że będzie wartościowa i rady, jeżeli chodzi o wegan, wegetarian i mięsożerca w przy jednym stole, będzie można również przełożyć na Nord Zero Waste. Link do książki będzie w opisie. Najtrudniejsze jest dla mnie przekonanie kogokolwiek do własnych racji. Jeśli próbują delikatnie, nie traktują tego poważnie. Ale nie należy poddać się presji ludzi i dążyć do celu. Pozdrawiam serdecznie, ja również pozdrawiam. I wydaje mi się, że w takim przypadku, jeżeli mm, nasze opowieści y, nie przekonują, to warto powołać się na moc autorytetu. Dla niektórych autorytetem jest w tym wypadku na przykład telewizja, radio, prasa. Więc może warto pokazać jakiś dokument, jakiś film, może nawet coś na YouTubie, znaleźć jakąś audycję, która mówi o problemie odpadów, o ograniczaniu odpadów. Być może znajdziecie jakiś interesujący dokument, w którym wypowiadają się naukowcy, panowie z telewizji. No, po prostu niestety tak jest, że dla niektórych z rodziny nie jesteśmy autorytetem w żadnej kwestii i nigdy nie będziemy. I my możemy sobie mówić, jednym uchem wlatuje, drugim uchem wylatuje. I wydaje mi się, że na dużą część osób może podziałać moc autorytetu, a dokumentów, materiałów, artykułów jest coraz więcej. Więc może warto usiąść z taką osobą i pokazać jej jakiś film. I po prostu róbcie swoje, dajcie, dawajcie przykład i nie oglądajcie się na innych. Najtrudniejsze są porażki, kiedy nie zdąży się szybko zareagować. Ostatnio taką sytuację niestety poniosłam w piekarni, kiedy to miło wcześniejszego uprzedzenia oraz podania pani mojego woreczka, dostałam bułki tak w plastikowym cholerstwie. Na zapytanie, dlaczego odpowiedziała, my nie możemy, pani sobie później przełoży. I tutaj wam wkleję link do artykułu z bloga na nowo śmieci. W którym rzecznik prasowy głównego inspektora sanitarnego mówi o tym, że jeżeli chodzi o sanepid, to nie ma przepisów, które zebraniałyby jakiemukolwiek sklepowi pakować rzeczy do własnego pudełka. Więc jeżeli sklep zesłania się sanepidem, to poproście o przedstawienie konkretnego przepisu, na który się powołują, a oni wam tego nie pokażą, bo takiego konkretnego przepisu nie ma. Ale może być tak, że sklep ma wdrożone wewnętrzne procedury, które zabraniają pakowania do własnego opakowania. No i wtedy jakby już tego nie przeskoczycie, ale wiem i czytam, że większość sklepów zasłania się przepisami sanepidu, a takowe nie istnieją. Możecie sobie nawet wydrukować ten artykuł albo zrobić screenshot tego artykułu. I jeżeli macie sobie na tyle zaparcia, siły i lepszy dzień, możecie na ten temat podyskutować. Jeżeli nie, no to po prostu nie pozostaje nic innego jak omijanie takich miejsc szerokim łukiem, nie ten to kolejny. Pamiętajcie, że macie wybór i możecie kupować gdziekolwiek. Jeśli chodzi o spalanie śmieci, zwłaszcza w sezonie zimowym, to uważają, że nie zatruwają ludzi, bo w piecu się wieczorem, a o takiej porze mało kto chodzi. Tutaj dotarłam do raportów Europejskiej Agencji Środowiskowej które po prostu zmroziły. Link do tych raportów będzie jak zwykle w opisie. Europejska Agencja Środowiskowa oszacowała, że w 2015 roku około 44 500 przedwczesnych, przedwczesnych zgonów mogło być wynikiem stężeń pyłu drobnego. I ten pył drobny jest spowodowany między innymi paleniem w piecach. i Spalanie śmieci jest ogólnie tematem strasznie trudnym. Wiem, że dużo osób nie chce o tym rozmawiać, a dużo osób to zamiato dywan. A patrząc na polskie wsie i miasteczka i nawet czasami miasta, ten problem nadal istnieje. Ale moim zdaniem właśnie niestety ludzie nie są świadomi tego, że to jest takie groźne. I to nie jest tak, że ten pył zawieszony opadnie do rana. Ten pył zawieszony jest przez następny dzień i nie wiadomo jeszcze jak długo w powietrzu. I no. Kilkadziesiąt tysięcy osób co roku umiera przedwcześnie ze względu właśnie na te pyły zawieszone. I w wyniku tego, że i tutaj palenia jakby w piecu nie można porównywać do palenia w spalarniach na wysypiskach, bo palenie w piecu odbywa się zwykle w niskiej temperaturze, przez co z komina wydziela się najczęściej cała tablica Mendelejewa. I ta tablica Mendelejewa tworzy dioksynę, a dioksynę to są najgorsze cholerstwa znane człowiekowi. I y, narażenie na te dioksynę powoduje między innymi nowotwory, i to nie teraz, nie za rok, nie za dwa, ale może nawet coś takiego wyjść za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Y, więc po prostu, moim zdaniem, nie możemy nic więcej zrobić, jak uświadamiać ludzi, pokazać im, o tym, co mówiłam, pokazać im, jak autorytety wypowiadają się na ten temat. Podlinkuję też ten europejski raport dotyczący stanu powietrza w Polsce. I jeżeli to nie przemówi, to można powiedzieć też, że palenie w piecach jest po prostu niebezpieczne dla domowników, bo spalając wilgotne śmieci może powstać tak zwana mokra sadza. I to może spowodować, że będzie się cofał tlenek węgla, który zatruje domowników. Więc jest to niebezpieczne w dwie strony. Nie polecam. Najtrudniejsze dla mnie jest to, że nie zawsze idę na zaplanowane zakupy. Często jest to wyjście spontaniczne i nie mam przy sobie opakowań. Wtedy staram się zrobić je na tyle małe, by móc wrzucić je do torby albo donieść do domu w rękach. A poza tym ciężko jest znaleźć na przykład leki w opakowaniach Zero Waste, na przykład w słoiczkach. I może nie jestem typowym introwertykiem, to też często spotykam się z nieprzyjemnymi komentarzami, mimo że tak naprawdę przecież robimy tym wszystkim ludziom również przysługę, ratując wspólnie naszą planetę. I o tym moi drodzy, warto pamiętać. I to prawda, nie ma co na ten temat dyskutować, że. Zero Waste jednak może zabijać spontaniczność, ale jest na to kilka patentów. Eee, najprostszy patent eee, torba, która chowa się do kieszeni, taka na przykład z Rosmana. Eee, znaczy, się, torba, która ma bardzo małą objętość, schowana w każdym możliwym plecaku torebce, którą mamy. Eee, taka torba uratowała mnie eee, nie jeden raz, i tak bym nie wzięła foliówki, ale dzięki niej mogłam zrobić zakupy. Można też wykorzystać papierowe torby, coraz częściej w sklepach są one dostępne jako alternatywa do jednorazówek. Wiem, że nie jest to lepsze rozwiązanie niż własna materiałowa torba, ale plastik jest chociaż biodegradowalny w przeciwieństwie, co ja mówię, ale papier jest biodegradowalny w przeciwieństwie do plastiku. I ostatnio na przykład nie miałam przy sobie worka na pieczywo, nie miałam przy sobie żadnych worków, więc wykorzystałam w Lidlu karton, który leżał sobie pusty i po prostu ułożyłam na nim zakupy i położyłam na nim pieczywo. W ogóle nie było żadnego zdziwienia, i wszystko poszło gładko. I Kolejny sposób, który ostatnio, w sumie, też wykorzystałam, to jest tak zwana sztuka furio, furoshiki, furoshiki. Sztuka furoshiki, czyli zawijania przedmiotów w chustę. To jest japońska sztuka owijania i przenoszenia przedmiotów. To jest bardzo interesujące, jest bardzo dużo metod, żeby owinąć cokolwiek o różnym kształcie. W kwadratową chustę, eee, mając przy sobie taką chustę naprawdę możemy przenieść cokolwiek. Najtrudniejsze jest dla mnie zrezygnowanie ze szczelnie zapakowanych produktów, ponieważ mój głosik z tyłu głowy mówi mi, że każde inne są czymś fujka, ale częściej staram się to zagłuszać zdrowym rozsądkiem. No właśnie, zdrowy rozsądek. Na logikę pomyśl sobie, że jeżeli coś jest szczelnie opakowane w trzy folie i czwartą, w razie czego, to ktoś to musiał tam włożyć. Ktoś dotykał tej folii od wierzchu przy transporcie, ktoś dotykał tej folii od spodu pakując to, więc tak naprawdę nie ma co sfirować ze sterylnością. Moim zdaniem ja nie jestem absolutnie osobą, która nosi antybakteryjny żel gdziekolwiek ze sobą, ale no, na logikę pomysł że jeżeli coś jest sterylnie i szczelnie zapakowane, jeżeli to nie zrób medyczny oczywiście, ale jest to na przykład jedzenie, to ktoś to musiał szczelnie zapakować i też tego wcześniej dotykał. I na przykład, jeżeli chodzi o warzywa i owoce, to przecież nie ma najmniejszego problemu, moim zdaniem, bo i tak mijemy je przed użyciem, więc tak jakby moim zdaniem nie ma tutaj o czym mówić. Jeżeli coś jest szczelnie zapakowane, to ktoś to wcześniej też dotykał. Co mnie wstrzymuje? Przekonanie, że jak na przykład arbuza nie włożysz, czy pomidorów do reklamówki, to ci się zrobi paćka. Jeżeli chodzi o arbuza i truskawki, to przecież co za różnica? Czy truskawki są w takim worku, czy są w foliowej torebce? No, arbuza kładziesz na spód. E, ważna jest tutaj taktyka. Cięższe rzeczy na spód, lżejsze rzeczy na wierzch. I ja nawet często robię tak, że po prostu mam dwie torby. W jednej torbie idą wszystkie ciężkie rzeczy, słoiki, arbuzy i inne, a na wierzch idą lżejsze rzeczy typu truskawki. Naprawdę nic się nie stanie, a jeżeli coś się zmiażdży, to. Najtrudniejsze jest dla mnie pogodzić się z tym, że czasem nie mam wyjścia na coś bez plastiku, na przykład środki na owadę leki. Jeżeli chodzi o leki, no to moim zdaniem nie ma co tu dyskutować. Zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli na przykład w moim przypadku okazałoby się, że dieta roślinna mnie zabija, co na pewno się nie okaże i nie okazuje, no to zrezygnowałabym z niej, no bo moim zdaniem zdrowie jest najważniejsze i tutaj nie, nie, nie ma znaczenia, czy jest to zero waste, czy jest to dieta roślinna, yy, więc jeżeli chodzi o leki, no to w ogóle nie zajmij sobie tym głowy, jeżeli nie masz dostępu do alternatywy, po prostu kupuj to, co musisz. Jeżeli chodzi o środki na wady, są dostępne ekoalternatywy, nie wiem na ile na przykład można z tymi ekoalternatywami yy, pojechać do Azji, ale myślę, że w Polsce jak najbardziej nic nie da nam stuprocentowej ochrony przed kleszczami czy komarami. I wkleję wam link do ziołowego, gotowego preparatu, który można kupić na stronie Klaudyny Hebdy. W ogóle na tej stronie są dostępne bardzo fajne przepisy na kosmetyki i różne ziołowe receptury. Ale też jak googlałam, to są na przykład różne olejki eteryczne, które odstraszają komary i kleszcze. Wiem, że to dla niektórych może być nieco kontrowersyjne, bo mm, może nie zadziałać, ale y, wydaje mi się, że warto korzystać z takich metod, które, które, z których do niedawna korzystały nasze babcie i ich babcie. Y, moim zdaniem, warto, y, warto wypróbować. Najtrudniejsza w życiu Zero Waste jest dla mnie świadomość, że większość śmieci i śladu węglowego powstaje w czasie produkcji. A ja większość razy nie jestem w stanie zdobyć tych informacji o producencie, lub nie wiem, czy to prawda, na przykład podczas zakupów na bazarku. Po prostu bycie świadomym i ta cała frustracja, która się we mnie zbiera na ignorancję innych ludzi, narządy i system, w którym żyjemy. Jeżeli chodzi o moje zdanie, to faktycznie świadomość jest jedną z najcięższych rzeczy. Świadomość tego wszystkiego, tego całego zła, ale też jest zarazem najważniejszą rzeczą, bo rozważmy hipotetyczną, hipotetyczną sytuację. Nie mówię, że tak było. Zastanówcie się, co Was dzieli od momentu, kiedy pakowaliście ochoczo jedną cytrynę w siatkę, do, do momentu, w którym jesteście teraz, czyli do momentu, w którym prawdopodobnie używacie worków wielorazowych albo po prostu kupujecie cytrynę luzem i nie pakujecie w niej siatkę. No, w międzyczasie wydarzyło się to, że się dowiedzieliście, czyli świadomość. Jest to bardzo ważne, ponieważ yy, przez świadomość podejmujemy takie decyzje, jesteśmy świadomi, podejmujemy takie decyzje, a nie inne. Na podstawie rzeczy, które wiemy, yy, doczytamy. Więc świadomość jest bardzo trudna, ale zarazem jest e, moim zdaniem najważniejszą rzeczą, która dzieli nas od e, takiego, a nie innego postępowania. To ona pozwala nam podejmować racjonalne decyzje. I ja też często, jak mam gorszy dzień i widzę osobę na, osoby pakujące, cytrynę oddzielną siatę, albo cukinię, która i tak jest zapakowana w folię, pakują jeszcze w folię, mam ochotę podbiec do takich osób, potrząsnąć nimi za barki i wykrzyknąć co oni wyprawiają, ale oczywiście nie robię tego, nigdy nie zrobię, mam nadzieję i nie zrobiłam i wówczas powtarzam sobie w głowie, że oni jeszcze nie wiedzą, eee, bo świadomość jest rzeczą najważniejszą, warto jest wiedzieć. I jeżeli chodzi o śled węglowy, to mam bardzo fajną książkę, którą chciałabym Wam polecić i którą, z którą chcę przeczytać i może na jej podstawie policzyć, na przykład ślad węglowy w czasie mojego całego jakiegoś dnia. Książka nazywa się How Bad Are Bananas i opowiada o śladzie węglowym, który, zostawia, który zostawiają różne rzeczy, przykład tytułowe banany, Dziecko, papier, czytnik, e-booków. Niestety nie ma polskiego tłumaczenia, ale język, jak ją przeglądałam, o ile wstępnie ją po prostu przeglądałam, język jest dość prosty i każdej rzeczy jest, poświęcona jest strona, więc myślę, że może być zabawa z takim policzeniem stadu węglowego w czasie jakiegoś konkretnego typowego dnia. Najtrudniejsze jest dla mnie znalezienie kosmetyków, które będą miały naturalny skład, a jednocześnie będą fajnie działały. Niestety, sporo kosmetyków DIY, zero waste oraz sklepowych się u mnie nie sprawdziło. Opowiem Wam, jak ja do tego podeszłam, jeżeli chodzi o kosmetyki, bo naprawdę ja zdaję sobie z tego sprawę, że bardzo trudno jest um, poznać potrzeby swojej skóry, swoich włosów, tym bardziej, że to się zmienia w czasie. Zmienia się nawet, nie chodzi o to, że co kilka lat, ale zmienia się. W różnych dniach miesiąca jednego dnia może być spoko, a drugiego dnia wyjedziemy, gdzieś jest inna woda, zjemy coś, co niekoniecznie powinniśmy jeść i wygląda to bardzo źle. Ale ja do tego podeszłam tak, że rozłożyłam kosmetyk, na przykład taki krem na podstawowe składniki, czyli olej, hydrolat, plus jakieś tam ekstra dodatki, typu witaminy. I jak zaczynałam moją przygodę z naturalną pielęgnacją, a było to już 10 lat temu, to w sumie nieświadomie, ale teraz myślę, że to było bardzo fajne i że jakbym zaczynała teraz, to bym tak zaczęła, że wybrała, poszukałabym olej, który sprawdza się na mojej skórze i sprawdza się na moich włosach. I potem szukałam po prostu kosmetyków, odżywek, którego, które zawierają ten składnik. Na przykład na moje włosy bardzo dobrze działa olej lniany. Więc jeżeli bym szukała jakiejś odżywki, maski, bądź chciałabym coś sama ukręcić, no to głównym składnikiem byłby olej lniany. Więc warto poznać po prostu potrzebę naszej skóry i to jak reaguje na skondensowane podstawowe składniki typu olej i hydrolat, no bo to, jest, to, to, to są główne składniki na przykład kremu do twarzy. Nie wiem, czy pomogłam, ale jakbym zaczynała teraz od zera, to bym zaczęła właśnie w ten sposób. Dla mnie w sumie najtrudniejsza jest akceptacja, zarówno ze strony rodziny, jak i ze strony znajomych, na przykład według moich rodziców przesadzam. W ciągu pół roku zmieniłam dużo nawyków dotyczących zero waste, jak i przeszłam na wegetarianizm. Co dla nich jest czymś wyobcowanym. Czepiają się, co niestety na normalne mydło wpłynie, a przecież niektóre mydła w kostce są dużo droższe od tych normalnych wpłynie. Jeżeli chodzi o znajomych, to powoli się przyzwyczajam do niewinnych przyśmiewek: typu, o nie, patrz, piję przez plastikową słomkę. To co, też jestem śmiałym harpunikiem? Ale no, do cierpliwych świat należy i mam nadzieję, że z moim nastawieniem w końcu przekonam do chociaż najmniejszych zmian nawyków. Można tutaj powołać się na to co mówiłam w jakimś innym w jakimś innym komentarzu czyli na siłę autorytetu na pokazanie jakiegoś dokumentu artykułu bądź audycji w radio bo no, jest czasami tak że my możemy mówić 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 i to do, do konkretnej osoby nie dotrze bo nie jesteśmy dla niej żadnym autorytetem. Ja myślę że Znajomi się z czasem przyzwyczają, rodzina z czasem zaakceptuje. Po prostu moim zdaniem warto być konsekwentnym i pokazać, że nie jest to chwilowa moda i chwilowy kaprys, jeżeli coś będziemy robić rok, dwa, trzy, kilka miesięcy, to te osoby zobaczą, że naprawdę nam na tym zależy, że jest to nasze postanowienie i że jest to dla nas bardzo ważne i z czasem na pewno, na pewno się przyzwyczają. I odpuszczą, a może i sami się z czasem zainspirują, więc moim zdaniem, no tutaj, naj, tutaj najważniejsza jest konsekwencja jak niestety ze wszystkim. Nic nie przechodzi od razu, chociaż chciałoby się, żeby przyszło od razu. Ale tak nie jest. Najtrudniejsze jest odmówić sobie kupienia czegoś, gdy zapomnę na przykład woreczka lub kubka wielorazowego. Ciężko mi też zrezygnować z ulubionych kosmetyków w plastikowych opakowaniach. I tutaj y, było takich więcej komentarzy, ale. Po prostu dziewczyny i chłopaki, odpuśćcie sobie. Ja wiem, że to jest ciężko, że dla osób, które chciałyby od razu wszystko perfekcyjnie i najlepiej, to jest w ogóle najgorsza rzecz na świecie: odpuszczenie, ale powtarzam, że ważne są małe kroki. Jest takie powiedzenie, tu. Tam odpuść. Naprawdę nie ma co się spinać, bo stres związany z tym, że czegoś nie robimy, po prostu no, nie jest przyjemny niszczy nas, więc odpuszczajcie sobie, bądźcie dla siebie dobrzy, bo no, wy sami jesteście dla siebie najważniejszą osobą i powinniście o siebie dbać, bo to jest bardzo ważne i ja wiem, że bardzo trudno odpuścić i bardzo trudno jest zrobić coś nieperfekcyjnie. Ale ostatnio na przykład powtarzam sobie, że zrobione jest lepsze od niezrobionego, jakkolwiek by nie było zrobione. No wiadomo, że nie warto robić czegoś na odwal, ale warto odpuścić chorą perfekcję i warto wrzucić na luz i czasami nawet y, kupić y, jeżeli mamy Ochotę tę kawę w jednorazowym kubku, jeżeli po prostu mamy na nią bardzo, bardzo dużą ochotę, a nie mamy z sobą wielorazowego kubka, no nic się nie stanie. Naprawdę, jeżeli już jesteście tutaj, zostawiliście ten komentarz, to moim zdaniem robicie i tak bardzo dużo, bo macie to, co jest najważniejsze, czyli świadomość. Także odpuszczajcie sobie i bądźcie dla siebie dopsi i dopsi dla ludzi nawzajem. Najbardziej dającą we znaki trudnością dla mnie są studia, studia artystyczne. Jak przestać czuć się winna, jak pogodzić życie lęsła z ilością produkowanych, używanych materiałów. Mnóstwo rzeczy opakowanych jest z plastik, dużej ilości folii, tubki, tubeczki, papiery, używana chemikalia, ilość środków, którymi usiłuje się czasami domyć po zajęciach oraz kremy, które łagodzą podrażnione ręce a ten najbardziej dla mnie skuteczny opakowany jest plastikowo. Ok, tutaj początek po prostu to jest sztuka odpuszczenia, to co przed chwilą mówiłam. Natomiast jeżeli chodzi o to, czym domywasz ręce, to polecałabym, bo ostatnio kupiłam mydło gospodarcze A1, to jest eko mydło zapakowane w papier, które składa się tylko i wyłącznie z gliceryną i oleju kokosowego i jest przeznaczone między innymi do prania, można nim myć naczynia, ale też w opisie jest napisane, że można nim domyć na smar. Ja nim ja nie myłam też ciało, bo chciałam zobaczyć jak działa i faktycznie jest bardziej drapieżny, można tak powiedzieć, jest bardziej drapieżny od takiego mydła np. z czterech szpaków i czyści skórę tak, że jest takie uczucie, że aż piszczy, więc myślę, że mogłabyś wypróbować po prostu domywać się takim mydłem gospodarczym. Jeżeli nie podpasuje Ci do zmywania tych farb i yy, chemikaliów, to może się zawsze złożyć do mycia naczyń albo do prania, więc nic straconego. Ja co prawda mam już woreczki od wielorazówki, ale to właśnie z nimi mam największy problem. To znaczy woreczki są super, ale właśnie to kupowanie i patrzenie na reakcje ludzi jest dla mnie straszne. Z innymi zmianami jak picie wody z wielorazowej butelki, używanie wielorazowej maszynki do na jansę, dorantu, ze słoika czy szamponu w kostce właściwie nie mam problemów, ale wszystkie te zmiany nie wymagają interakcji z drugim człowiekiem. Powoli się przełamuję i na przykład w supermarkecie kupuję warzywa zam lub do swojego worka, ale w piekarni lub na bazarku mam jednak opory. Warto przełamać ten wstyd. Moim zdaniem wiem, 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 że to jest bardzo trudne, szczególnie dla osób, które nie lubią kontaktów z innymi osobami, albo jest to dla nich w jakiś sposób uciążliwe, ale. Tutaj y, główną rzeczą, którą trzeba sobie powtarzać w głowie y, jest świadomość, po raz kolejny się przemija świadomość, y, dlaczego robimy tak, a nie inaczej. Czyli jeżeli coś jest dla nas ważne, warto wiedzieć dlaczego to jest ważne i warto sobie to dlaczego powtarzać. Ja już o tym opowiadałam w filmiku na temat diety roślinnej, że y, nie mam potrzeby Rezygnować z tego, i nie, chociaż czasami no, jest ciężko szczególnie na jakichś wyjazdach w mniejsze miejscowości, do mniejszych miejscowości, ale wiem, dlaczego postępuję tak, a nie inaczej. Wiem, dlaczego to jest dla mnie ważne. Wiem, dlaczego to jest ważne dla planety, wiem, dlaczego to jest ważne dla zwierząt. I ta świadomość pozwala mi wytrwać w tym postanowieniu. Dlatego wiedzcie dlaczego. Znajdźcie sobie taki jeden, jeden ważny, no dobra trzy, trzy ważne powody i powtarzajcie je sobie w głowie i myślę, że to pozwoli Wam przełamać jakieś Wasze wewnętrzne bariery. I za, o ile za pierwszym razem na pewno będzie trudno, na pewno nieraz spotkacie się z odmową, dziwną reakcją, po prostu olewajcie to, e, róbcie swoje, nie patrzcie na innych e, i wiedzcie dlaczego. Chciałabym jeszcze dodać, że lubię, kiedy w filmie tak mówisz z głowy, brzmi to bardziej naturalnie, nawet jeśli czasem dłużej się nad czymś zastanowisz lub poprawisz. Tak, trzymaj. No i jeżeli o to chodzi, to z tym jest różnie. Generalnie ja staram się przygotowywać do filmików, przygotowuję się do tych filmików, szukam różnych rzeczy, wiecie, bo ja tak lubię, tak, tak z 15 badań naukowych przeczytać, zanim coś zrobię. Tak poznać temat, tak do kości. Bo bardzo dużo treści na YouTubie szczególnie jest takich, że po prostu ktoś mówi przez pół godziny, a tak naprawdę nie mówi nic. I to jest dla mnie smutne i przykre. I chcę Wam coś przekazać. Skupiam się na tym, szczególnie jeżeli temat jest jakiś taki bardziej skomplikowany, jeżeli chcę Wam pokazać jakieś dane, więc. Faktycznie czasami może to być y, mniej sztuczne, y, ba, y, sprawiać wrażenie bardziej y, sztucznego niż normalna rozmowa na kawie z koleżanką, ale y, to, no to zależy od dużej ilości czynników, właśnie od tematu filmiku, od poziomu trudności filmiku, od tego jak się przygotowałam, od tego y, czy jestem wypoczęta, y, od tego jaki mam dzień, od tego co się wcześniej zdarzyło. także. Bądźcie wyrozumiali, ja też, mm, od kiedy y, nagrałam pierwszy filmik, to był mój w ogóle pierwszy kontakt z kamerą, ja nienawidzę sobie robić zdjęć, nienawidzę swojego, no teraz już jest spoko, dobra. Y, jak montowałam pierwsze filmiki, to po prostu aż nie y, skręcało od w ogóle y, słuchania mojego głosu, nagrajcie sobie kiedyś siebie, to jest straszne. Także bądźcie wyrozumiali, mam nadzieję, że z filmiku na filmik jest coraz lepiej. Ja się yy, staram się, staram się, staram się, żeby było coraz lepiej. Także także ten, także mam nadzieję, że ja mówię i coś przekazuję, a nie mówię. I tak naprawdę są takie filmiki, że oglądacie coś przez pół godziny, kończycie nawet do przysłowiowego kotleta i tak naprawdę nie wiecie. O co chodziło, albo tę rzecz można było powiedzieć w trzech zdaniach, a nie w pół godzinie. Męczące jest też to, że gdy zapomnę swoje wody z domu, to nigdzie indziej nie mogę znaleźć wody w szklanej butelce. Ciągle tylko plastik i plastik. A nie, nie, nie. Ostatnio na Instagramie ktoś mi doniósł, ja co prawda nie widziałam, bo jeszcze nie byłam, że na przykład w Lidlu e, można już kupić tą wodę, tę lidlowską wodę w szkle. Yy, więc zmienia się, zmienia, moi drodzy, będzie tylko coraz lepiej. Poza tym niektóre produkty są niedostępne inaczej niż opakowane w dosłownie tonę plastiku. Na przykład kupując przez internet filtry do odkurzacza, niedostępne stacjonarnie, dostałam je zapakowane w folię, bombelki i jeszcze raz folię. Yy, jeżeli zamawiam online i wiem, że sklep nie ma polityki zero waste, yy, to po prostu za każdym razem macie okienko uwagi do zamówienia. Za każdym razem piszę jedno zdanie. Bardzo proszę o niepakowanie za dużą, zbędną ilość folii i plastiku. Dziękuję bardzo. Myślę, że czasami to pomaga, czasami nie pomaga, ale warto zamieścić taki komentarz i napisać, że to jest dla nas bardzo ważne. Czasem zdarza mi się zapomnieć włożyć rolkę z biodegradowalnymi woreczkami na kupy przed spacerem z pinką i jestem zmuszona skorzystać z foliówki. No jeszcze na sam koniec mi bateria padła. Yy... Z powrotem i, i y, z kawą, z tonikiem y, w zirujestowym słoiku. Jak nie piliście kawę z tonikiem, a lubicie pić kawę, to bardzo polecam. Dobra, lecimy. Tute, tutaj jest dość skomplikowany temat. Ja Wam podlinkuję artykuł, bo nie sama nie czuję się w tej kwestii ekspertem, ale powiem, co wiem, nie znam się, więc się wypowiem. Jeżeli chodzi o rzeczy biodegradowalne. I niebiodegradowalne, i oksydegradowalne, i kompostowalne to jest duża różnica, bo tak naprawdę w badaniach nie ma dużej przewagi środowiskowej, jeżeli chodzi o zwykłą foliówkę, a taką biodegradowalną. Ponieważ, żeby foliówka uległa biodegradacji, to nie stanie się na wysypisku bądź śluzem, bo musi mieć stworzone specjalne warunki, czyli odpowiednie środowisko, czyli odpowiednią wilgotność powietrza. Temperaturę i mnóstwo innych czynników, i z tego co czytałam, to rozkład, jakby w Polsce to kuleje, i nie mamy jeszcze takich profesjonalnych rozkładowni produktów biodegradowalnych. Więc, tak naprawdę, czy wybierzesz biodegradowalny worek, czy zwykłą foliówkę? To nie ma aż tak dużej różnicy. Tutaj warto pochylić się nad um, woreczkami kompostowalnymi. Bo kompost też wymaga specjalnych warunków, ale rozłoży się dużo szybciej. Na przykład, można to zakopać w ogródku, niż woreczek biodegradowalny, który potrzebuje praktycznie laboratoryjnych warunków określonych laboratoryjnych warunków, żeby w ogóle rozłożył się na mniejsze kawałki. I tu jest właśnie, czytałam kiedyś taki artykuł, że tak naprawdę biodegradowalne. Folie to jest clean washing i jest to gorsze niż zwykła folia, bo taka, jeżeli taka biodegradowalna folia dostanie się na przykład do oceanu, do jakiegoś zbiornika wodnego, to pod wpływem wody i promieni UV rozpadnie się na mniejsze kawałki, które staną się mikroplastikiem, który jest bardzo szkodliwy dla środowiska, na przykład mikroplastik jest zjadany, zjadany przez ryby, a potem my zjadamy te ryby, i potem mamy ten mikroplastik w organizmie, i już na nie, odchodzę znowu od tematu, ale w tym roku, albo pod koniec poprzedniego, znaleziono pierwszy raz w ludzkim kale mikroplastik. Podlinkuję Wam też artykuł, bo to jest bardzo ciekawe. Więc mamy już nawet potwierdzone w swoich organizmach mikroplastik. Więc. Ten biodegradowalny worek rozpadnie się szybciej niż foliówka w tym oceanie tworząc mikroplastik i to właśnie niepokoi niektórych naukowców, że może warto zrezygnować z biodegradowalnych foliówek, a na przykład zamiast tego wybierać papier bądź torby, które są kompostowalne. Mam nadzieję, że niczego nie, nie poszeniłam i link do artykułu będzie w opisie. To już wszystkie komentarze, które przygotowałam tak naprawdę chciałabym przeczytać je wszystkie, wszystkie, bo było ich bardzo dużo za co wam, bardzo dziękuję, ale nie jestem w stanie i tak już słyszę, że e, mam startę gardła i nigdy nie mówię tyle ciórkiem, więc idziemy na rekord. E, mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście i czymś się zainspirowaliście. Bardzo proszę Was, jeżeli materiał Wam się spodobał o łapki w górę i subskrypcje, to bardzo mm, podnosi zasięgi, brzydkie, algorytmy YouTube'a, i dzięki temu ten filmik może dotrzeć do większej ilości osób. I wcale nie czuję się zażenowana, e, mówiąc to zdanie jest wszystko cool, ale Piotr mi kazał powiedzieć, więc mówię, więc. E, to chyba wszystko bez zbędnego przedłużania. Do następnego filmiku. Pa!